idziemy filmować jaskinie. Groty morskie. Na Capo Greco. Znaczy to może nie Capo Greco. Trochę dalej, strona Janapy. Także idziemy zobaczyć, co tu ciekawego mają. Moja droga jest taka, że muszę iść po tych skałach. O kurwa. Yes. Jak to tu wisi, ja! Oj, gdzie pa! A tu jest taka półka, a u góry się po tym chodzi, a to jest takie cienkie. Kurcz. To w niektórych miejscach nawet nie ma metra grubości, a tam ludzie chodzą. I tu mamy już pierwszą grotę. A jeszcze muszę pokazać tutaj, w tym miejscu, co ja jestem, jak to wygląda. O. Wow. Super to wygląda. Teraz muszę to tu przejść. Kurde, ciężko tak jedną ręką. Się walnąłem w kolano. Halo, a kuku! Mieszka tu ktoś? Lepiej nie. Dobra, dalej nie idę.
Dalej nie idę, bo się boję. Nie mam latarki, nie wychodzę. To. Dzisiaj wcale tego nie wstydzę. Halo, panie krabiku, nie uciekaj! Tu się schował. Tu siedzi krabik, halo! Halo, panie... O! Jeszcze musiał prysnąć na obiekty. Halo? Panie krabie, nie ucieka! Ja tylko... Chcę się przywitać, nie będę cię łowił. No i już go nie ma. Halo, nie chlapać proszę! No i co teraz? Musimy tu przejść. No i tam musimy wejść. A tu pełno wody. To jest. Kurczę. Wow, wody już. Dużo. Głęboko tu. Jest, udało się. Wybrnąłem z tego. A co tam jest? Tam jakiś wąż chyba jest. Anakonda chyba. Thank you.
Nie skacz! Nie skacz! No, to jest właśnie to. Ja mówię, nie skacz, to skaczę. Muszę mówić skacz, to nie będę skakał. Ale dziwna dziurka. Coś mi przypomina. Ale nie będę mówił głośno co. Tak fajnie pokazane są te warstwy tutaj, tych skał. Kolorami się to fajnie odznacza. A tu wisi nade mną taki dziób. Oh my god. A te skały przecież są stabilne. Bo przecież to wszystko co tu leży, to wszystko spadło. Odspoiło się. Dobra, musimy dalej przejść. Ja po takim czymś muszę chodzić. Ale ja to lubię. Teraz zrobimy skok tak. Nie chodź. Normalnie na same kanty skały trzeba dawać rogę. A to jest ostre. Bez butów do wody to nie byłoby szans po tym przejść. To wszystko idzie wiadomo, ale poranione stopy byłyby. I skok. Teraz na dół czy na górę? Takie małe krabiki tu biegają po tych skałach. Jak tylko wchodzę, to uciekają. Idziemy na górę. To już jest suchutko. Także powinno się obyć bez niespodzianek.
obrót o 360. I wchodzimy do środka. O, tu można nagrywać. Ślady ptoków. Ślady ptaków, chyba gołębi. I ślady ludzkie. Był tu człowiek przede mną. O skurda, myślałem, że będę pierwszy. Zobaczmy, jak to wygląda tu. Kurczę, skały takie popękane. Faktycznie takie to jest. Bardzo niestabilne widać. No to ta skała widać, co tu, to ona się odspoiła stąd widać. Halo? Okej. Rozpoznanie zrobione. Trzy groty zaliczono. Można powoli wracać. Ale robią wrażenie. Pięknie to wygląda. Tak się stoi tu w środku. Tak widać to ten obwał tych skał. A tam potem dalej morze. Fajnie to wygląda. Jeszcze morza nie widzicie. To za bardzo światło słoneczne świeci. Ale już teraz widać. O. No, dostosuj się aparaciku. O, teraz. Darek chce wyjść tędy? Też nie wiem. Trochę ci brakuje! Podłóż sobie kamień!